Dobrze, dziękuję bardzo, że w ogóle, że możemy tu być, tak? To jest też, słuchajcie, przywilej dla nas. Służenie Bogu jest fajne. Naprawdę jest super, powiem wam szczerze. Ja sobie nie wyobrażam w ogóle nie służyć Bogu. Czy też w ogóle nie poznawać Go takim, jaki On jest. Nie jest za głośno? Tak? Uważam, że szczególnie w naszych czasach, też tutaj Marek powiedział, że się cieszy, że nie odeszliśmy od Boga. No i właśnie dzisiaj troszeczkę też w tym kontekście, dlatego że od jakiegoś czasu też w Giżycku prowadzę takie wykłady w piątki odnośnie czasów końca, czasów ostatecznych. I generalnie, wiecie, tak zastanawiałem się, Boże, co ja mogę tu powiedzieć? Jedziemy do Węgorzewa, tak? I trudno jest mówić, powiem wam szczerze, o czymś, czym się nie żyje. A skoro żyje się po prostu pewnymi tematami, to po prostu nawet Jola mówi, no to przecież żyjesz czymś, to powiedz o tym, czym żyjesz, tak? I tak powiem wam szczerze, temat czasów ostatecznych, już nie wiem, chyba miałem z 5 wykładów w Giżycku, miało być 6, jednak ludzie chcą więcej, więc jakby do tej pory nie dotknąłem w ogóle objawienia świętego Jana, więc teraz zaczynamy objawienie. No zobaczymy, jak przetrwają to, ale chcę bardzo słuchać, chociaż z drugiej strony, kiedy na grupie to przerabialiśmy, to powiem wam, że powoduje to dwie rzeczy. Przede wszystkim uczymy się o tym, jak czuwać, bo przecież przyjście Pana, czy komuś się to podoba, czy nie, Kościół cały czas mówił o bliskim przyjściu Pana, tak? Tym bardziej dzisiaj. To jest jedna rzecz, czyli uczymy się czuwać, tak? Ale przede wszystkim powoduje to jeszcze dwie rzeczy. Mianowicie jesteśmy zachęceni do tego, żeby służyć Bogu. Ja widzę to też po ludziach, tak? Ale też, bo ludzie początkowo tak troszeczkę się nastawiają, a co to będzie? Może to będzie straszenie? No nie, to nie jest żadne straszenie, to jest po prostu coś, co czytamy ze Słowa Bożego, tak? Ale i druga rzecz jeszcze, która w tym występuje, to jest po prostu mobilizacja. Wiedząc, że Pan może za chwilę przyjść, mobilizujemy się do tego, żeby po prostu szukać relacji z Nim, tak? Ja pamiętam, nie wiem, czy macie takie coś, ale pewnie każdy to ma, takie niektóre myśli, które towarzyszą tobie przez całe życie. Dla mnie na przykład taka jedna z myśli, kiedy się nawróciłem chyba 2 lata później, czyli to był 95, 96 rok, kiedy byłem na konferencji i usłyszałem taką myśl i do dzisiaj ją pamiętam, tak, że mianowicie pewien człowiek, pewien pastor powiedział coś takiego: do nieba nie zabierzemy swoich samochodów, do nieba nie zabierzemy swoich domów, rzeczy materialnych, ale możemy spowodować, że do nieba z nami pójdzie wielu ludzi. Tak, my możemy to spowodować, gdyż kiedy będziemy głosić Ewangelię, kiedy będziemy im pokazywać swoim życiem, kiedy będziemy zachęceni do tego, zmobilizowani, żeby ta Ewangelia, tak, była głoszona dla jak największej ilości ludzi, to jest najlepsza droga do tego, żeby ich ze sobą zabrać do nieba, tak? Czy my coś możemy? No chyba możemy, skoro Paweł pisał, módlcie się o śmiałość dla mnie, tak? Do zwiastowania Ewangelii, czy mogę być śmiały, ale mogę być nieśmiały, więc Paweł modlił się o to, a wręcz zachęcał innych, módlcie się o mnie, przecież wiecie, że ja chodzę od miasta do miasta, tak? Ale czasami brakuje po prostu pewnej może śmiałości, tak? I zbory się modliły i Paweł chodził i zakładał te zbory po różnych miastach. Więc dzisiaj też ku zachęceniu i zmobilizowaniu nas, żebyśmy też zobaczyli pewne rzeczy, to może, wiecie, ja przepraszam za jedną rzecz. Ja jestem typowym nauczycielem, jeśli chodzi o Boże Słowo, więc to nie jest nic spontanicznego, bardziej to jest nauczanie, tak? Więc, a to ma to do siebie, że trzeba uważnie słuchać. Trzeba uważnie słuchać. W ogóle trzeba słuchać Bożego Słowa, jak ktoś głosi, dlatego że tylko ten, kto rozumie, jest w stanie wydać owoc, tak? Tak czytamy. Dobrze. Więc na początek przeczytajmy sobie może z Ewangelii Łukasza takie 3 wersety.
21 rozdział, 34 wersetu. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa, opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył. Niby sidło przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Powiem wam tak, słowo czuwajcie przewija się cały czas w eschatologii. To słowo, jakby gdziekolwiek nie zajrzymy, Pan Jezus o tym mówił, Paweł o tym pisał, ale też i w Starym Testamencie o tym czytamy, że jako ludzie wierzący mamy czuwać, mamy cały czas czuwać, mamy cały czas po prostu być przeczuleni na to, że w każdej chwili tak naprawdę możemy stanąć przed Panem. I to nieważne, czy dzisiaj przyjdzie i będzie pochwycenie Kościoła, tak? Czy na przykład, nie wiem, umrzemy śmiercią fizyczną i staniemy przed Nim. Bo to tak naprawdę nie do końca ma znaczenie, tak? Jakkolwiek w końcu staniemy przed Nim. Zobaczcie, to jest tylko taki wstęp. Co tutaj czytamy? Przede wszystkim czytamy to, że nas, ludzi wierzących, ten dzień nie powinien zaskoczyć. Zobaczcie, oby was ten dzień nie zaskoczył, Paweł pisze. Więc nas ten dzień nie powinien zaskoczyć. Ale jaki dzień? Tu nie chodzi o pochwycenie. Tu chodzi o ten okres, o którym za chwilę będziemy też mówić. Okres, który w Księdze Daniela nazwany jest 70. tygodniem, czyli te 7 lat ostatnie tu na ziemi, czyli jak niektórzy to mówią, wielki ucisk, choć uważam, że to jest troszeczkę zła nazwa, dzień gniewu, dzień sądu, w którym w tych 7 latach Bóg będzie wylewał swój gniew i sąd na ziemię. Ale Pan Jezus mówi tutaj, ale żeby was ten dzień nie zaskoczył. Zauważcie, kogo on zaskoczy? Tu wyraźnie czytamy o tym. On zaskoczy ich, czyli świat. Tych, którzy wejdą do wielkiego ucisku, gdzie będzie się odbywał ten sąd. Więc ujść przed tym dniem, przed dniem pańskim, bo dzień pański, jak wielu dzisiaj wielu ludzi myśli sobie, nie do końca rozumiejąc temat, że dzień pański to jest pochwycenie. Nie, dzień pański to nie jest pochwycenie. Też później wam to pokażę. Dzień pański to jest właśnie ten okres wielkiego ucisku. Paweł bardzo fajnie tam wyjaśnia to. Za chwilę do tego dojdziemy. Ale jakkolwiek ujść przed tym dniem, możemy tylko wtedy, zobaczcie, kiedy będziemy czuwać. A to czuwanie tak zwane oznacza, że zawsze mamy być gotowi na przyjście Pana, bo nie będą jakby nic, nie będą mu towarzyszyły żadne znaki ostrzegawcze. Przed pochwyceniem Kościoła nie będzie żadnych znaków ostrzegawczych. Nigdzie o tym nie czytamy. Słowo harpazo oznacza, że będzie to nagłe, takie po prostu przyjście, zabranie Kościoła na obłoki, a później z obłoków idziemy do domu Ojca. I wtedy na ziemi zaczynają się dziać okropne rzeczy. Więc jakby Kościół przed tym będzie uratowany. My nie należymy, jakby Kościół, ludzie wierzący, nie są przeznaczeni na gniew. Tak w wielu miejscach Biblia to wyraźnie jakby zaznacza. A my czasami myślimy sobie, że my wejdziemy. Oczywiście, co nie znaczy, że Kościoła nie dotkną prześladowania jakieś, bo widzimy, że były prześladowania, są i będą prześladowania Kościoła. Ale to, co się będzie działo w wielkim ucisku, to są zupełnie dwie inne sprawy. Tam to już będzie na maksa wszystko. Więc czuwać, uciec przed tym dniem możemy tylko, kiedy staniemy wcześniej. Też, jak czytamy, zobaczcie, przed Synem Człowieczym. I to jest bardzo ciekawa rzecz. Zastanawiałem się, czy też o tym mówić, ale tylko wspomnę. Dlatego, że każdy z nas, słuchajcie, stanie przed Panem Jezusem. Czy się nam to podoba, czy nie. Każdy człowiek wierzący stanie przed Panem Jezusem, aby tak naprawdę będziemy rozliczeni z naszego życia, każdy z nas, albo inaczej ktoś mógł powiedzieć, tak, Pan Jezus wystawi nam ocenę. Paweł o tym też, zobaczcie, w wielu miejscach napisał, że on biegnie po nagrodę. Dla każdego z nas w niebie jest nagroda przygotowana. A teraz też Paweł mówi coś takiego. Zależy, jak budowałeś, ze złota, srebra czy z siana, to nie będzie ten sąd przed Panem Jezusem, nie będzie ku potępieniu, ale ku temu, żeby otrzymać nagrodę. Wiele sądów jest w Biblii, ale Kościół nie jest przeznaczony na sąd. I co ciekawe,
To tylko tak wam zaznaczę, że słowo, które użyte jest, bo często ja specjalnie wziąłem Biblię tysiąclecia, bo tam jest dużo lepiej jakby odzwierciedlenie tekstu oryginalnego. Tam, gdzie dotyczy to Kościoła, kiedy mowa jest o sądzie, napisane, tam użyte jest słowo bema. A tam, gdzie jest użyty rzeczywiście sąd, tam jest użyte słowo chrino, a bema oznacza trybunał. Więc tak naprawdę my jako ludzie wierzący staniemy nie przed sądem Chrystusowym, tylko przed jego trybunałem, żeby odebrać nagrodę za to, jak służyliśmy Bogu, za to, jak wypełniliśmy jego wolę. I sprawdziłem to w kilku miejscach jest to w Nowym Testamencie napisane, że tam, gdzie Kościół staje przed Panem Jezusem, użyte jest słowo bema, czyli trybunał, a nie słowo sąd. Zobaczcie, ponieważ my nie będziemy sądzeni przed Panem Jezusem ku potępieniu, ale ku temu, żeby otrzymać nagrodę za to, jak służyliśmy, jak byliśmy zaangażowani. Więc jakby zachęcam was do tego, żebyśmy też angażowali się, tak, żebyśmy nawiązywali relacje każdego dnia z Panem Jezusem. On ma dla nas swoją wolę, swój plan i chce, żebyśmy realizowali. I później, kiedy przed Nim staniemy, to co często, pewnie już nieraz słyszeliście, tak? Pytanie, czy dostanę lepiankę, czy pałac, tak? Bo to też od tego zależy. W tym sensie, jak służyłem Bogu. Tak, Paweł o tym mówi bardzo wyraźnie. Chciałbym skupić się dzisiaj na trzech tekstach z pierwszego listu do Tesaloniczan, dlatego że Paweł bardzo tak jakby ten zbór w Tesalonikach był w kontekście czasów ostatecznych, w tym temacie naprawdę był potężnie nauczany. Obydwa listy o tym mówią. I pierwszy, i drugi list do Tesaloniczan, jakby Paweł naucza ich po raz kolejny, mówiąc do nich, dlatego że Tesaloniczanie, na przykład jak zobaczymy w drugim liście, oni byli gotowi, oczekiwali w tym akurat czasie. Listy w ogóle do Tesaloniczan były napisane jako jedne z pierwszych, jeśli chodzi o wszystkie księgi Nowego Testamentu. Oni byli nauczani na temat czasów ostatecznych i co ciekawe, oni po prostu będąc w tarapatach, w sensie w tym czasie byli prześladowani, byli przekonani, że to już lada chwila jest przyjście Pana Jezusa. Nawet Paweł w pewnym momencie był o tym przekonany. Ale zobaczcie, co Paweł napisał w pierwszym liście, na razie może dwa wersety. Pierwszy rozdział, 9-10 werset pierwszego listu do Tesaloniczan. Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was, i jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. Zobaczcie, i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wzbudził z martwych, Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu. Dzień gniewu, dzień sądu, że tak powiem, dzień pański czy wielki ucisk, to są tożsame synonimy tego samego okresu siedmioletniego, który jest jeszcze przed nami, czy też przed ludzkością. A więc zobaczcie, co tutaj czytamy. Intencją Boga, intencją Pana Jezusa jest wyciągnięcie nas z przychodzącego gniewu, a nie pozostawienie nas, abyśmy wraz ze światem temu gniewowi byli poddani. Pan Jezus mówi tutaj wyraźnie, tak? Wy, jako ludzie wierzący, nie ma potrzeby, żebyście wy tam wchodzili. Bo ten sąd, który będzie wylewany tutaj na ziemię, was nie dotyczy. W tym czasie, w 19 rozdziale Księgi Objawienia, od 7 wersetu do 11, czytamy tam o oblubienicy, która jest napisane, przygotowała się do wesela. Co to znaczy? To właśnie znaczy, że w trakcie tych 7 lat Kościół, stojąc przed Bogiem, przed Panem Jezusem, będzie się odbywał trybunał i tak naprawdę będziemy rozliczeni przed Panem Jezusem z tego, co robiliśmy, z każdej naszej myśli, z każdego naszego uczynku. Tak? Jest napisane w jednym miejscu, że będzie wszystko wyświetlone, tak? Jak na dłoni. Nic się nie ukryje. Tam wszystko będzie ujawnione. Dlaczego? Żebyśmy, kiedy zaczną się zaślubiny, żebyśmy byli czyści przed Nim, żebyśmy niczego nie ukryli. Rozumiecie? Wyspowiadamy się Panu Jezusowi ze wszystkiego. A jeżeli nie będziemy chcieli, to on nam to pokaże i wtedy i tak się wyspowiadamy.
Tam, to tam właśnie odbędzie się w trakcie, kiedy na ziemi będzie wielki ucisk, będzie trybunał, a w 19 rozdziale zaczynają się zaślubiny i za chwilę Pan Jezus chodzi z małżonką. Jest napisane. Kiedy już po raz drugi wstępuje na ziemię, to już będzie w sposób widoczny dla wszystkich. Jest napisane już użyte słowo małżonka, a nie narzeczona. A do tej pory wszędzie w Nowym Testamencie jako panna młoda, jako narzeczona jesteśmy przedstawieni, Kościół. Więc zobaczcie, pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, od 1 wersetu do 10. 5 rozdział, zobaczcie. Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie, zobaczcie, że dzień pański przyjdzie tak jak złodziej w nocy. Kiedy bowiem będą mówić pokój i bezpieczeństwo, tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle nabrzemienną i nie ujdą, ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości, synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Czy ci, którzy śpią w nocy, śpią, a którzy się upijają w nocy, są pijani? My zaś, którzy do dnia należymy, bądźmy trzeźwi, odziani w pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei i zbawienia, ponieważ nie przeznaczył nas Bóg, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który za nas umarł, abyśmy czy żywi, czy umarli, wraz z Nim żyli. Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie. Zobaczcie, może teraz przejdę do tego, czym jest ten Dzień Pański. Dzień Pański, tak jak to niektórzy mylą z Dniem Pochwycenia, nie ma nic wspólnego absolutnie z pójściem na obłoki, zabraniem nas do domu Ojca. Dlatego, że księdza Amosa, w 5 rozdziale, nie musicie otwierać, księdza Amosa, 5 rozdział, ja to tak szybko przelecę. 5 rozdział i od 18 wersetu. Czytamy takie słowa, zobaczcie, czym jest Dzień Pański. Biada oczekującym Dnia Pańskiego. Cóż wam po Dniu Pańskim? On jest ciemnością, a nie światłem. Jakby uciekał człowiek przed lwem, a trafił na niedźwiedzia. Jakby skrył się do domu i oparł się ręką o ścianę, a ukąsił go wąż. Przecież dzień Pana jest ciemnością, a nie światłem, mrokiem, a nie ma w nim jasności. Zobaczcie, tu wyraźnie jakby Amos pisze, że dzień Pański będzie mrokiem, ciemnością. Tak naprawdę cóż my mamy do tego? Jeśli niektórzy oczekują Dnia Pańskiego, no lepiej nie oczekujmy Dnia Pańskiego, oczekujmy przyjścia Pana po Kościół. Zobaczcie inny werset z Księgi Joela. Tam jest kilka tych wersetów. 1 rozdział, na przykład 15 werset i czytamy tak. Joel. Tak, Joela, ja Jonasz otwieram. 15 werset. Ach, biada, co za dzień, blisko jest dzień Pana, a przyjdzie jako spustoszenie od Wszechmogącego. Znów jest mowa o okresie pewnym. Joel 2:1-2. Dmijcie wróg na Syjonie, a wołajcie na górze mej świętej. Niechaj zadrżą wszyscy mieszkańcy kraju, bo nadchodzi dzień Pana, bo już jest bliski. Dzień ciemności i mroku, dzień obłoku i mgły, jak zorza poranna rozciąga się po górach, lud wielki, a mocny, któremu równego nie było od początku i nie będzie po nim nigdy aż do lat przyszłych pokoleń. I teraz dość ciekawy jeszcze werset z 3 rozdziału Joela. Według Biblii Tysiąclecia, bo warszawskie jest troszeczkę to inaczej, rozdziały są inaczej poustawiane. Ale zobaczcie, w księdze Joela, znaczy inaczej jeszcze, w Dziejach Apostolskich Piotr, w 2 rozdziale cytuje z Księgi Joela pewne wersety. Nie wiem, czy kojarzycie, tak? Tam jest, Piotr cytuje, że i uczyni znaki na niebie, na ziemi, krew i ogień. I tam kończy się to, co Piotr cytuje. Słońce zmieni się w ciemność, księżyc w krew, gdy przyjdzie dzień Pana, dzień. I tam jest napisane dzień wielki i wspaniały. I niestety tam jest błąd.
bo to nie jest dzień wspaniały. Według oryginalnego tekstu tam jest napisane dzień objawiający, ale to jest odniesienie do Joela i tu niestety musimy znać pewną też zasadę. Zawsze nowsze objawienie budujemy na starszym. Starsze jest podstawą, bo Biblia nie może się ze sobą kłócić, a Biblię czytamy od początku do końca, więc wszystko musi się zgadzać. I kiedy, jeżeli to jest cytat z księgi Joela, to zobaczmy, co mówi księga Joela. Słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, gdy przyjdzie dzień Jahwe, dzień wielki i straszny. Tu jest napisane, żaden wspaniały to nie jest dzień. Tam jest, w Biblii Warszawskiej jest po prostu też niestety jest kilka błędów, które ja też według oryginału, tak? Po prostu w tłumaczeniu jest jakiś tam błąd. Więc to nie jest dzień wspaniały, jak niektórzy sobie myślą, tylko to będzie dzień straszny i on nie ma nic wspólnego z Kościołem, bo Kościoła już wtedy nie ma na ziemi. Więc czytamy tutaj, że dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. I zobaczcie teraz bardzo ważne słowa. Zwracajmy uwagę na też wszelkie znaki, bo są bardzo ważne, ale też nawet te króciutkie słowa. Zobaczcie, kiedy bowiem będą mówić pokój i bezpieczeństwo. Ja kiedy to zobaczyłem, to było dla mnie dość ciekawe. Kto będzie mówił? My? Nie, jest napisane, kiedy oni będą mówić pokój i bezpieczeństwo. Kto? Świat, ludzie ze świata. Paweł zawsze stosuje pewną retorykę, jeżeli chodzi to o Kościół, mówi my. To do nas to należy, tak? To my. Ale kiedy Paweł stosuje, mówiąc o świecie, to mówi oni. I tutaj jest tak napisane, kiedy oni będą mówić pokój i bezpieczeństwo, zobaczcie, dalej co czytamy, tak niespodzianie przyjdzie na kogo? Na nich zagłada, nie na nas. Kościoła już wtedy nie będzie. To na nich przyjdzie zagłada, a nie na nas. I Paweł tutaj o tym dość wyraźnie mówi. Jak bóle nabrzemienną i nie ujdą. I zobaczcie, dalej, ale wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Zaskoczony tylko będzie ten, kto do dnia pańskiego wejdzie, do tego okresu wielkiego ucisku. Ale tak jak wcześniej też Łukasza specjalnie to przeczytam, że my nie powinniśmy być tym zaskoczeni i nie możemy być tym zaskoczeni, ponieważ my oczekujemy nie dnia pańskiego, ale przyjścia Pana Jezusa po Kościół, bo nas już tam nie będzie, więc my nie będziemy zaskoczeni żadnym dniem pańskim. I tutaj Paweł też o tym pisze. Zobaczcie, my jesteśmy synami światłości, jak czytaliśmy. Nie jesteśmy przeznaczeni na gniew. Cóż ma wspólnego światłość z ciemnością? W 9 z kolei wersecie. Ponieważ nie przeznaczył nas Bóg, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia. Kolejny raz zobaczcie. Nie przeznaczył nas Bóg na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia. Gdyby Kościół wszedł w ten okres siedmioletniego ucisku, nie można byłoby mówić o czymś, że to będzie tylko dzień ciemności, ponieważ Kościół, który jest, co Pan Jezus mówi o Kościele? Wy jesteście światłością tego świata. Wy jesteście solą tej ziemi. Więc gdyby Kościół wszedł do wielkiego ucisku, to byłaby tam światłość. Ale Kościół nie wchodzi, bo to jest dzień ciemności. Więc Kościół jest pochwycony dużo, jakby przed wielkim uciskiem. I teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do tekstu z drugiego listu do Tesaloniczan, bo to jest też dość kluczowy tekst. Drugi rozdział od 1 do 8 wersetu. Co się wydarzyło? Mija pewien okres, gdzie Paweł naucza Tesaloniczan na temat czasów ostatecznych i w międzyczasie ktoś przychodzi do Tesaloniki i opowiada ludziom, czyli tym wierzącym z Tesaloniki, słuchajcie, dzień pański nastał. Czyli wielki ucisk zaczął się. I oni się wystraszyli. Bo co w tym przypadku co się okazuje? No, że my zostaliśmy. Oni myślą sobie, w takim razie my po prostu nie załapaliśmy się na pochwycenie. Patrzcie, co tu Paweł jest. Jakby zgodnie z tą retoryką, którą wam powiedziałam, czym jest dzień pański. Tutaj dokładnie Paweł to wyjaśnia też. W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać
w waszym rozumieniu, ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastał dzień pański. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo dzień ten nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw. Trzy rzeczy tu widzimy. Odstępstwo. Po drugie, nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak, że zasiądzie w świątyni Boga, dowodząc, że sam jest Bogiem. Czy nie pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, gdy wśród was przebywałem? Wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby objawił się w swoim czasie, albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje tą tajemnicę bezbożności, ustąpi miejsca, wówczas ukaże się niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci, objawieniem swego przyjścia. Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana z całą mocą, wśród znaków, fałszywych cudów, z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. Więc trzymając się tego, że Dzień Pański to wylanie Bożego gniewu, to bardzo prosto można zrozumieć ten tekst. Zobaczcie, Paweł pisze tak. Jeżeli chodzi o przyjście Pana Jezusa po Kościół i nasze spotkanie z Nim, to nie dajcie się nastraszyć, jakoby Dzień Pański, czy też ten Dzień Gniewu już nastąpił. Wiecie, tak jak powiedziałem, ktoś pisze do nich list, przychodzi, mówi im o tym po prostu, że już nastał Dzień Pański. Oni są po prostu w strachu i piszą do Pawła. To trwa jakiś czas. Dzisiaj byśmy wzięli telefon i od razu byśmy to jakby wiedzieli, tak, że to nieprawda. Ale tam musiało to trochę potrwać. Pewnie z miesiąc, zanim do Pawła dotarła wiadomość, zanim im odpisał. Więc oni myślą sobie, za chwilę będzie wylanie gniewu, albo tak, skoro weszliśmy w ten Dzień Pański, tak, za chwilę zaczną się te wszystkie plagi. Ale Paweł mówi, nie dajcie się zbałamucić tym opowieściom, dlatego że Dzień Pański, czy też ten dzień gniewu Pana nie przyjdzie, zanim nie wydarzą się pewne określone wydarzenia. Tak jak wcześniej mówiłem wam, pochwycenie Kościoła nie będzie poprzedzone jakimiś szczególnymi wydarzeniami, ale ten dzień gniewu, czy też dzień wielki ucisk, a jakby przede wszystkim zacznie się konkretnym wydarzeniem. To, co Daniel pisze. Będzie podpisany 7-letni pokój, czy też traktat między Izraelem a krajami sąsiednimi. I to jest dzień, kiedy zaczyna się wielki ucisk. A doprowadzi do tego właśnie Antychryst. Tak? Czyli to będzie człowiek, który w jakiś sposób będzie okrzyknięty wręcz Mesjaszem przez niektórych. Tak? Ponieważ on doprowadzi do czegoś, co nikomu się nie udało. Oczywiście to będzie bardzo fałszywy pokój. I dzisiaj widzimy, że do tego to zmierza, ponieważ ja też mówiłem akurat w tych swoich wykładach na temat wojny Goga i Magoga, gdzie jest pokazane, że dokładnie dzisiaj te same państwa krzyczą najbardziej przeciwko Izraelowi, dzisiaj, które są tam wymienione z nazwy. A z kolei na przykład odwieczny wróg Izraela, tak jak Egipt, który dzisiaj ma rzekomy jakieś tam takie stosunki dość poukładane z Izraelem, oni nic nie krzyczą. Ale tam właśnie są wymienione te państwa, które dzisiaj najbardziej krzyczą przeciwko Izraelowi. Więc kiedy się wydarzą te konkretne rzeczy, to dopiero można mówić o dniu pańskim. Więc Paweł mówi, nie dajcie się oszukać, że rzekomo on już nastał. Ale z drugiej strony mieli prawo się przestraszyć, tak? Skoro nastał Dzień Pana, a oni dalej tu są, więc się nie załapali na pochwycenie. I Paweł tłumaczy, dlaczego ten dzień nie nastał. Po pierwsze, nie przyszło odstępstwo. Po drugie, nie objawił się antychryst, czyli ten człowiek niegodziwości. I po trzecie, tajemnica, ta tajemna moc bezbożności jeszcze się nie wylała na całą ziemię. Jeszcze jakby nie widzimy tego na taką skalę, Paweł pisał, żebyśmy mogli mówić o tym, że ona już się rozlała po całej ziemi. Gdyby te trzy rzeczy miały miejsce, to znaczyłoby, że Dzień Pański już trwa, ale jeszcze nie trwa, bo nie ma tych trzech rzeczy, które by były ujawnione. Gdyby one miały, to by znaczyło, że trwa, ale jeśli nie ma jednego i drugiego i trzeciego, uspokójcie się,
absolutnie pochwycenia nie było. My nie wchodzimy w żaden ucisk. Z drugiej strony, gdy Paweł nauczał ich wcześniej, tak, że pochwycenie będzie na przykład w czasie wielkiego ucisku, no to zacząłby ich tutaj pocieszać. Albo mówić do nich, słuchajcie, okej, jest wielki ucisk, ale wy się nie poddawajcie, tak? Nie poddawajcie się antychrystowi po prostu, walczcie o wiarę. Nie, on czegoś takiego nie robi. Tutaj nigdzie tego w ogóle nie stwierdza. Bo nie musiał. Więc zobaczcie, po pierwsze, musi się pojawić odstępstwo. Dwie rzeczy na temat odstępstwa. Po pierwsze, odstępstwo w Kościele, czyli to, co się pojawi, ale też i pewnie widzimy, tak? Po pierwsze, że dużo ludzi będzie odchodziło od Kościoła. Wielu ludzi się jakby będzie gorszyło tym czy może gorszyło, może to złe słowo. Wielu ludzi jakby będzie pociągał na tyle świat, że po prostu nie będzie tak jak pięć panien głupich, pięć mądrych, tak? Nie wiem, czy chyba kiedyś na ten temat też tu mówiłem. Czyli pięć panien głupich, pięć mądrych, dziesięć panien, które stanowią Kościół, tak? Kościół, ale nie oblubienice. Pięć zostaje zabranych, pięć zostaje, ponieważ czego oni nie mieli? Relacji z Panem Jezusem. Tam jest ta oliwa, symbol Ducha Świętego. Nie mieli relacji, bo tylko przez Ducha Świętego możemy mieć relację. I to jest taki symbol tego, że pięć zostaje, a pięć po prostu zostaje zabranych. Ale jest też druga rzecz. Wydaje się, że chodzi tu o pewne konkretne odstępstwo, jak za czasów Noego i Lota. Tam są takie teksty w Ewangelii Łukasza, Mateusza, tak? Oni je tam budowali, tak? Wiele rzeczy jest tam wymienionych. Zabiegali cały czas o swoje życie, zabiegali cały czas o to, żeby po prostu gdzieś jakoś funkcjonować, tak? Tylko zapominali o najważniejszym. Zapominali o swoim Bogu. Zapominali o tym tak naprawdę, po co tu są. Więc tak naprawdę to odstępstwo też będzie dotyczyło wykluczenia Pana Boga ze wszystkiego. Inaczej mówiąc, chcę żyć tak i koniec. I Bogu nic do tego. I powiem wam, że dzisiaj to zaczyna mieć miejsce. Jak ja patrzę na to po prostu, co się dzieje, to rzeczywiście dzisiaj w świecie zaczyna to mieć miejsce. No to okej, sobie wierzcie w Boga. Nie ma problemu. Tylko żebyście nie byli nam przeciwni. Ostatnio czytam, sorry, że tak może wspomnę, odnośnie, ktoś tam zarzucił pewną rzecz mi, że odnośnie Żydów i zarzucił mi, że wszyscy mordowali Żydów w czasie II wojny światowej. No okej, w jakimś sensie. Tylko, że taką wzmiankę sobie czytałem odnośnie przywódcy z tamtych czasów, czyli odnośnie Hitlera. I Hitler ciekawą rzecz mówił. Wy protestanci, bo w Niemczech było około połowy protestantów, niewiele mniej katolików. Wy, protestanci i katolicy, nie ma problemu, możecie sobie wierzyć w swojego Boga, ale macie mnie słuchać. I to się wydarzyło, ponieważ nikt, żaden biskup kościoła katolickiego nie sprzeciwił się Hitlerowi i większość kościołów protestanckich, zborów, dokładnie zrobiło to samo. Bardzo nieliczne zbory, które... Był taki człowiek Bonhoeffer, który sprzeciwił się temu i powiedział wyraźnie o Hitlerze, został po prostu zabity. Niestety, wiele kościołów poszło za i jakby poparło Hitlera. Ale on tak do tego podchodził. Nie musicie wierzyć. Nie musicie przestawać sobie wierzyć w jakiego Boga, jakiegokolwiek chcecie. Ale macie być mi posłuszni. I o to jemu chodziło. Ale dzisiaj jeszcze, zobaczcie, dzisiaj jeszcze są ludzie, którzy przeciwstawiają się skutecznie. Dlaczego? Bo mają Ducha Świętego. I to jest właśnie Kościół. My, jako ludzie wierzący, jakby mamy możliwość przeciwstawiania się wszelkiemu złu, tak? Temu, co się rozlewa, temu, co widzimy. Ponieważ mamy Ducha Świętego. Duch Święty dzisiaj działa przez Kościół. To jest bardzo ważne. Więc musi się stać coś, co sprawi, że nadejdzie totalny bunt przeciwko Bogu. Kiedy zobaczcie, za czasów Noego główną rzeczą odstępstwa było to, co powiedziałem. A więc jakby okej, nawet jeśli Bóg jest, tak? My nie chcemy z Nim mieć nic wspólnego. I robili swoje.
nawet wysłannicy Boga, jak aniołowie weszli do Sodomy za dni Lota, po prostu dawajcie tutaj aniołów po prostu. Albo dawajcie córki Lota. Nieważne z kim po prostu. Była taka rozwiązłość seksualna też, tak? I za czasów Noego, i za czasów Lota. To są jakby dwie rzeczy, które pokazują o czasach końca. Dzisiaj jak patrzyłem, to rzeczywiście dzisiaj istnienie jakby jesteśmy w takim czasie, że podważa się tak istnienie małżeństwa na przykład. Dzisiaj jesteśmy w takim czasie, że tak jak jako chrześcijanie mówimy, że jest mężczyzna i kobieta, tak? Jak sobie wszedłem na przykład, ile jest dzisiaj płci? No to mężczyzna, kobieta są na dwóch biegunach, ale pomiędzy jest jeszcze wiele. Powiem wam szczerze, no tak. No i niestety, ale to ma miejsce. Więc wszystko, co stworzył Bóg jako coś dobrego, zaczyna być podważane. Czwarty werset, zobaczmy. A więc to jest po pierwsze odstępstwo. Teraz zobaczymy, o kogo tu chodzi, kto to jest ten antychryst, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, także zasiądzie w świątyni Boga, dowodząc, że sam jest Bogiem. Po pierwsze, skoro on się pojawia, musi być świątynia. Jej jeszcze nie ma, tak? Po drugie, zobaczcie w Ewangelii, w Księdze Daniela, to co powiedziałam, ten 9-27 werset, 9 rozdział, 27 werset, początek ucisku to zawarcie przymierza. I dopiero wtedy ujawnia się antychryst. Wcześniej nie może się ujawnić. Dlaczego? Bo ktoś go powstrzymuje. To są twoje, moje modlitwy. To Duch Święty działa przez Kościół, który powstrzymuje ujawnienie się chociażby tego człowieka niegodziwości. On nie może się pojawić, dopóki Kościół jest na ziemi. Nie ma takiej możliwości. Dopóki Duch Święty jest na ziemi, dopóki Duch Święty nie pozwala na to, on się nie może ujawnić. Tu oczywiście nie ma powiedziane, że kiedy, bo Paweł się tutaj na tym nie skupia, ale że tak zrobi, czyli że wejdzie do świątyni, jakby zasiądzie w świątyni, dowodząc, będzie mówił, że sam jest Bogiem. Będzie mówił, że sam jest Bogiem. Czy kiedyś się zastanawialiście w ogóle, do czego dąży diabeł? To jest zapisane, do czego dąży. W księdze Izajasza w 14 rozdziale i 14 wersecie. Okej, może to przeczytam już. Księga Izajasza. I on ostatecznie to osiągnie w pewnym sensie. 14 rozdział. Diabeł ma tylko jeden cel. Wstąpił na szczyty obłoków. Zobaczcie. Podobny będę do Najwyższego. Może od 13, okej. Ty, który mówiłeś w swym sercu, wstąpił na niebiosa, powyżej gwiazd bożych postawił mój tron, zasiądę na górze obrad, na krańcach północy, wstąpił na szczyty obłoków. Podobny będę do Najwyższego. Ostatni cel. Jakby to, co diabeł chce zrobić, to chce zrobić jedną rzecz. Stać się równy Bogu. Jak może to osiągnąć? On wie, że nie osiągnie to w żaden inny sposób, jak tylko w taki sposób, że zasiądzie w miejscu, czyli w świątyni, w centrum Jerozolimy, ogłosi się Bogiem i tylko wtedy, kiedy ludzie mu oddadzą cześć, oddadzą jemu chwałę, poczuje się dokładnie tak jak Najwyższy. I to jest jego celem. On chce zrównać się z Najwyższym poprzez to, że najlepsze stworzenie, najważniejsze stworzenie, jakim jest człowiek, który został stworzony jako przyjaciel Boga, odda Bogu, odda chwałę jemu, a nie Bogu. I on do tego dąży. I dlatego zasiądzie w świątyni. Ale wiemy, że Żydzi się wtedy w połowie Wielkiego Ucisku zbuntują, no i zacznie się wtedy tam, że tak powiem, no, masakra. Bo on się wtedy zdenerwuje, ponieważ to, do czego dążył, to się nie wydarzy. Więc zobaczcie, ale coś mu dzisiaj jeszcze przeszkadza. Lub ktoś, kto musi zejść z pola i dopiero wtedy objawi się ten antychryst. Coś sprawi, jakiś czynnik, że zło
w pewnym momencie wyleje się bez zahamowań, a ta tajemnica nieprawości, która jest tym trzecim czynnikiem, ta tajemnica nieprawości przestanie być tajemna. Dzisiaj ona jest jeszcze tajemna i znów wracamy do jednej rzeczy, ponieważ modlimy się, ponieważ zabiegamy o ludzi, ponieważ wołamy i niszczymy wszelkie dzieła diabelskie, ponieważ Kościół jest jeszcze na ziemi i ta nieprawość nie może rozlać się po całej ziemi. Ale co będzie, kiedy Kościoła nie będzie? I to ma sens wtedy. To wtedy ta nieprawość rozleje się po całej ziemi. Ja ostatnio tak z przerażeniem patrzę, jak bezrefleksyjnie pewne osoby, już dzisiaj tego nie oglądam, bo nie jestem w stanie, jak bezrefleksyjnie pewne osoby, w telewizji, publiczne osoby, na przykład mówią coś o aborcji. No to jest coś nieprawdopodobnego. Te ostatnio we Francji wpisali do konstytucji. Wiecie, co ludzie robili w parlamencie? Cieszyli się, klaskali, obejmowali. Ja po prostu patrzę na to z przerażeniem. No po prostu zabijanie dzieci jest czymś, co przynosi szczęście dla tych wszystkich ludzi. Ja w Polsce słucham, a oni mówią tak. Szczególnie tam jedna strona, że tak powiem, no, w polityce, no minimum 12 tygodni. Do 12 tygodnia bez żadnych podawania przyczyn. Ale tak naprawdę my chcemy, żeby to do końca można było usuwać dzieci. Ja tego słucham po prostu przerażenie. Ale to jest tylko, słuchajcie, pewna namiastka tego, co będzie później, kiedy Kościoła nie będzie na ziemi. Bo zobaczcie, bo dzisiaj nawet są ludzie, którzy się przeciwstawiają temu, tak? I nie pozwalają na to jeszcze. Ale przyjdzie taki czas, że ta moc nieprawości, tak? Czy też tajemnica tej nieprawości przestanie być tajemna. I po prostu i ci ludzie, którzy w wielkim ucisku na początku zaczną się nawracać, kiedy będą się temu przeciwstawiali, niestety będą umierali za to. Ale to ci, którzy będą się wtedy nawracali, tak? Bo te głupie panny, które nie wejdą do jakby nie zostaną pochwycone, przecież one będą wiedziały, o co chodzi. Ci ludzie się ponawracają. Co więcej, zauważcie, że w wielkim ucisku nie ma Kościoła, bo gdyby był Kościół, to głosiłby Ewangelię, ale w wielkim ucisku to nie Kościół głosi Ewangelię. To 144 tysiące Żydów głosi Ewangelię. To anioł z książeczką wyroków leci po całej ziemi i ogłasza Królestwo Boże. To dwóch świadków w Jerozolimie na cały świat jest transmisja i oni głoszą Ewangelię. To ludzie, którzy z pogan się nawracają, głoszą Ewangelię. I tylko w pierwszym okresie, w ciągu tylko 2 lat, Jan widzi, kiedy zaczyna się wielki ucisk, potężne tłumy w niebie i pyta się, kto to jest. A anioł mu odpowiada, to są ci, którzy przyszli z wielkiego ucisku, bo zginęli za Boże Słowo. Ponieważ oni sprzeciwili się antychrystowi, który tak naprawdę nastawi wszystkie społeczeństwa we wszystkich krajach przeciwko tym, którzy będą się jemu sprzeciwiali. I niestety będzie, i to będzie się działo. A z drugiej strony Bóg będzie wylewał sąd na świat. Takie rzeczy będą się działy. Jednak ten ktoś, zanim ta tajemnica nieprawości przestanie być tajemna, musi zejść z pola. Ktoś, kto dzisiaj powstrzymuje. I teraz ktoś by mógł się zastanowić, ale o kogo chodzi? No niewątpliwie o Ducha Świętego. W oryginale, w interlinii jest napisane tak, że zostanie zabrany ze środka i gdzieś postawiony na obrzeżach, w cieniu. I to jest ciekawe, ponieważ w objawieniu świętego Jana jest napisane bardzo wyraźnie też, są takie rzeczy. I dozwolono, i dano mu. No właśnie, Bóg cały czas kontroluje. To nie jest tak, że Bóg ma poza swoją kontrolą wszystko, bo gdyby Bóg pozwolił dla diabła dzisiaj, to myślicie, żebyśmy tutaj tak siedzieli? Już dawno by nas pozabijał. Ale Bóg dzisiaj kontroluje pewne rzeczy i nie pozwala, tak samo w wielkim ucisku, mimo tego, że Duch Święty zejdzie z pola i będzie i dozwoli dla antychrysta, dla szatana wylać to zło na ziemię, to jednak i tak pewne rzeczy Bóg będzie cały czas kontrolował, bo jest napisane dano mu, dozwolono, pozwolono na pewne rzeczy. Więc to nie będzie też tak, że on będzie sobie mógł robić naprawdę już tak wszystko, jak tylko będzie chciał. Więc antychryst otrzyma pozwolenie, aby to całe zło wylało się w czasie wielkiego ucisku. Więc to Duch Święty schodzi z pola,
Ale jak powiedziałem, to nie znaczy, że go nie będzie, jedynie ustąpi ze środka, tak? Zmieni sposób działania, przestanie opierać się skutecznie złu i dozwala rozprzestrzenianiu się dla tego zła. I wtedy ta moc rzeczywiście zostaje ta tajemna, być tajemna, a jeżeli Kościół jest solą, światłością świata i przeciwdziała temu, co złe, to jeżeli zostanie wzięty, tak jak czytamy i tak jak do was mówię, to co tu wtedy się będzie działo? Nikt nie będzie w stanie powstrzymać tego zła. Za wyjątkiem tym, że Duch Święty jednak gdzieś tam będzie stał z boku, tak? Ponieważ Duch Święty nie może z ziemi odejść, bo nikt by się nie nawrócił. To też trzeba pamiętać o tym. Więc on gdzieś tam z boku stanie, ale tak naprawdę to, co się będzie działo na ziemi, to ludzie będą zbawieni na podstawie, tak jak w Starym Testamencie dokładnie, będzie zbawienie. Tak? Oczywiście będą musieli uwierzyć w Pana Jezusa, wszyscy. Tak samo Żydzi w połowie wielkiego ucisku jest napisane, zobaczą, kogo przewodni. Czyli będą musieli uwierzyć w Pana Jezusa, ale będą zbawieni. Tam już nie będzie nowonarodzenia. Duch Święty w objawieniu, jakby w tym wielkim ucisku zupełnie inaczej będzie działał, tak? Dlatego, że Kościoła już nie ma. Więc tak naprawdę to, o czym ja chcę dzisiaj też i co chcę podkreślić, żebyśmy zapamiętali, to dwie rzeczy. Czuwajmy i po prostu nie zaniedbujmy relacji z Panem Jezusem. Dlatego, że historia też 10 panien mówi nam o tym bardzo wyraźnie, tak? Że jeśli masz relację z Duchem Świętym, jeśli naprawdę czuwasz, oczekujesz Jego przyjścia, to nic ci nie grozi. Nie musisz się niczego obawiać. Po prostu służ Bogu z całego serca, z całej duszy, tak? Oczekuj spotkania z Panem i nie ma problemu, spotkasz Go. I staniemy przed Trybunałem, gdzie dostaniemy nagrodę. Każdy z nas ma przygotowaną nagrodę w niebie, ale to tylko od nas zależy, czy otrzymamy ją w takiej ilości, jaka jest przygotowana. To znaczy, jak wypełniam Bożą wolę, tak? Czy po prostu próbuję ją cały czas poznawać, tak? I ją wypełniać? Czy może, wystarczy, że uwierzyłem? A po co to więcej? Wystarczy do kościoła przyjść raz w niedzielę? A to też nie do końca tylko o to chodzi. Chodzi o to, żebyś poznał Bożą wolę dla swojego życia, wypełniał ją. Tu chodzi o to, żebyś był zapalony do tego, żeby chociażby głosić Ewangelię. Tak jak powiedziałem, żeby jak najwięcej ludzi mogło po prostu doświadczyć i usłyszeć Ewangelię, żeby ich po prostu, żeby mogli być tak samo jak i ty zabrani na obłoki, żeby mogli uniknąć i żeby nie byli zaskoczeni tym dniem, który przyjdzie. Czy to może się wydarzyć za naszych czasów? Oczywiście, że może się wydarzyć za naszych czasów, za tego pokolenia. Prawda jest taka, że pochwycenie Kościoła może nastąpić dzisiaj, jutro, za 2 tygodnie, za miesiąc. My nie znamy dnia ani godziny. Tak jest napisane. I tego nie wyznaczamy żadnego czasu. Ale wielki ucisk to już są konkretne terminy, konkretne daty. Kiedy się zacznie, od tej pory wszystko będzie postępowało zgodnie z harmonogramem. Ale my dzisiaj, dlatego to czuwanie związane jest właśnie z Kościołem, że mamy czuwać, lgnąć do Boga, nie zaniedbywać, nie osłabiać naszej wiary. No to jest, słuchajcie, czymś, co po prostu, coś, co powinniśmy robić każdego dnia. Paweł powiedział coś takiego, że biegnę jak na stadionie, tak? Ja nie uderzam na oślep. Nie walczę na oślep, tak? Dlatego, że wiem, że czeka mnie nagroda, że jest ten wieniec, który Bóg dla mnie przygotował. I teraz pytanie brzmi, jak to jest z tą naszą nagrodą? Ona jest na pewno, ona czeka na pewno dla nas. Dla każdego z nas jest przygotowana, ale to zależy od tego, jak będę wypełniał Jego wolę, jak będę zaangażowany w relację z Panem Jezusem. Dlatego kończąc już, chcę powiedzieć tak, że czuwanie dla mnie to jest po pierwsze relacja z Panem Jezusem, to jest oczekiwanie Jego przyjścia, to jest spędzanie czasu z Jego Słowem, tak?
to jest spędzanie czasu, tak jak w Łukasza czytaliśmy, że kto czuwa i modli się, to jest to, że modlimy się, wołamy do Niego w osobistych modlitwach, w Kościele. To jest po prostu nasze zaangażowanie, tak? Poznawanie Jego woli i wypełnianie. Wiecie, nie ma nic cenniejszego dla Boga, jak to, że wypełniasz Jego wolę. A zadaj sobie takie pytanie. Gdzie chciałbyś mieszkać? W pałacu czy w lepiance? Gdzie chciałbyś mieszkać? W niebie. Tak oczywiście obrazowo tylko mówię, żeby była jasność. Dla każdego z nas przygotowany jest pałac. Rozumiecie? Dla każdego. Bez względu na to, to nie jest tak, że... Bo jak pastorowi, tak? Pastor jest pastorem, tak? Jemu dano więcej, od niego się będzie więcej wymagano. Będzie od niego więcej wymagane. Tobie dano to, ktoś powie, może jakieś mniej. Nie, to nie są mniejsze rzeczy. Po prostu ty robisz coś innego. I jeżeli to wypełnisz, będziesz miał taki sam pałac, jak pastor, który wypełni. A jeśli ktoś, albo pastor, albo ktoś z was nie wypełni tej woli, no to może jakiś dom, a to może jakaś lepianka, mówiąc obrazowo. Dla każdego z nas jest przygotowana nagroda. Ale to od nas zależy tak naprawdę, czy zdobędziemy ją, czy biegnąc po tym stadionie, tak jak Paweł pisał, osiągniemy tą metę i zwyciężymy. My nie ścigamy się z nikim innym. My ścigamy się tak naprawdę sami chyba, tak? No, tak myślę sobie, że... Bo każdy, kto dobiega do mety, jest zwycięzcą, tak? Ale nagroda jest już inna. W zależności od tego, jak służyłem Bogu. Powstańmy. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Tobie za to, że Twoje słowo jest, Boże, doskonałe. Że Twoje słowo jest, Boże, tak precyzyjne, że Ty mówisz, Panie mój, przez nie, abyśmy dzisiaj, Boże, czuwali, abyśmy każdego dnia czuwali, abyśmy zbliżali się do Ciebie, aby to nasze życie było, Boże, Tobie poddane w każdej dziedzinie. Boże Wszechmogący, ja dzisiaj chcę czuwać, Panie mój, ja dzisiaj chcę, Panie, mieć relację z Tobą, Duchu Święty, być zaangażowany, Panie mój. Chcę, Boże, nie podchodzić bezrefleksyjnie do swojego życia, ale wiedząc, że w górze czeka mnie nagroda. Panie mój, chcę zdążać do niej. Chcę zdążać tak, jak Paweł pisał i osiągnąć cel, jakim jest, Panie, zbawienie, jakim jest, Panie mój, przyjęcie w całości nagrody, którą masz przygotowaną dla mnie. Boże, ja nie chcę być absolutnie zaskoczony żadnym dniem pańskim. My nie należymy i Boże, Kościół nie jest przeznaczony na to. Dlatego oczekujemy tego dnia spotkania z Tobą, Panie Jezu, z wielką niecierpliwością, kiedy staniemy przed Tobą twarzą w twarz. To będzie najlepsze miejsce, najlepszy czas, jaki tylko nas może spotkać. Boże, dziękujemy Ci za to. Duchu Święty, prowadź nas. Mów do nas, przekonuj nas o tym, co jest właściwe, o tym, co jest niewłaściwe. Co jest, Boże, miłe Tobie, co się Tobie podoba, co jest, Boże mój, naprawdę Twoją wolą dla naszego życia. Objawiaj nam to każdego dnia. Objawiaj nam to każdego dnia, abyśmy wypełniali, Boże mój, wszystko, co przygotowałeś dla nas. Boże, Twój plan, Ty masz dla każdego z nas tak unikalny, osobisty plan. Boże, niech on się wypełnia w moim życiu. Niech wypełnia się w życiu każdej osoby tutaj na tym miejscu. Bez względu, Boże, kim jesteśmy. Masz dla nas plan, cudowny, wspaniały. I chcemy go wypełniać. I dobiec do tej mety, jaką jest spotkanie z Tobą, Panie mój. I usiąść razem z Tobą, Panie mój, na tronie. Boże mój, przytulając się do Ciebie, obejmując Ciebie, Panie mój, i dziękując sobie za wszystko, co uczyniłeś dla nas tutaj, Panie mój. Dziękujemy Tobie. Amen. Więcej miłości, więcej mocy, więcej Ciebie w życiu my. Więcej miłości, więcej mocy, więcej Ciebie w życiu my. Więcej miłości, więcej mocy, więcej Ciebie.
Ciebie przyciumy. Więcej miłości, więcej mocy, więcej Ciebie przyciumy. Całym sercem swoim uwielbiam Ciebie, z całej duszy swojej uwielbiam Ciebie. Całym życiem swoim uwielbiam Ciebie, Tyś Panem mym jest, Tyś Panem moim jest. Więcej miłości, więcej mocy, więcej Ciebie przyciumy. Więcej miłości, więcej mocy, więcej Ciebie przyciumy. Więcej miłości, więcej mocy, Ciebie przyciumy. Więcej miłości, więcej mocy, więcej Ciebie przyciumy. Całym sercem swoim uwielbiam Ciebie, z całej duszy swojej uwielbiam Ciebie. Całym życiem swoim Ciebie, Tyś Panem mym jest, Tyś Panem moim jest. Całym sercem swoim uwielbiam Ciebie, całej duszy swojej uwielbiam Ciebie. Całym życiem swoim uwielbiam Ciebie, Panem mym jest, Tyś Panem moim jest.